znaczenia się dla niej i narodu. Jednak w różnych epokach był on zupełnie inaczej rozumiany. Od zarania dziejów uważany był za jedną z najbardziej wartościowych cech. Dzisiejsza rocznica stała się dla nas punktem wyjścia do rozważań na temat współczesnego pojmowania słów, takich jak wolność i ojczyzna. Wstaje dzień.
Dosyć mojego i twojego milczenia.